Właśnie czekamy na egzamin ustny z doktor Tumolską, mity w polityce. Cały czas powtarzamy, mamy notatki na kolanach. I jeżeli stres nas nie zje, to zdamy. Tak, za 2 dni. Współczesne systemy medialne. No właśnie, próbuję się uczyć. Sprawa konstytucyjnego o 14:00. Cezary Troszczak, socjologia ogólna. Egzamin jest o godzinie 15:00. Przygotowania trwają od godziny 22:00 wczoraj do 5:00 nad ranem. A ja dzisiaj wstałam rano o 6:20 z zamiarem uczenia się, ale ponieważ spałam tylko 2 godziny, bo planowałam w nocy, jak będę się uczyć, to wypiłam kawę i energetyka na jedno posiedzenie, teraz mnie nosi. O Jezu, mamy przedtermin w środę u profesora Malendowskiego, ale nie podchodzimy do niego, bo nie jesteśmy przygotowane. Jeszcze nie jesteśmy do końca obeznani w tym wszystkim, dopiero zaczynamy tak jakby. Dzisiaj angielskim, to znaczy o ile uda nam się wejść, bo niestety spóźniłyśmy się. Z angielskiego, dokładnie mamy e-learning taki, coś takiego. I właśnie z tego będzie nas pytać, a nie wiadomo co. Współczesne systemy medialne. Z profesorem Osowskim, tak? Dużo materiału, mało czasu, jak zawsze. Ale mam nadzieję, że pozytywnie. Oj, w tym tygodniu jeszcze biologiczne mechanizmy zachowań, wykłady, później jeszcze wstęp do psychologii, bo ogólnie studiuję psychologię. No i jeszcze filozofia została i koniec. Sesja w porządku. Małymi krokami zbliżamy się do półmetka zmagań. Chciałbym bardzo pozdrowić wszystkich doktorów, wszystkich pracowników szkoły za tak piękną tutaj organizację pracy, za tak wspaniały wachlarz terminów. Właściwie tylko jeden przedmiot jeszcze został, ale z tego niby jest egzamin, ale mamy ankietę do zrobienia. Jeszcze mam egzamin u pana Malendowskiego, czyli pewnie spotkamy się za 20 lat znowu. No i jeszcze został pan Stelmach, czyli system RP, nauka, żadnego ściągania i nauka.